Na pewno słyszeliście już o donatach ekipy, ale na bank jeszcze nie słyszeliście o tym, że najlepsza kawa jest tylko w kubku Chef Shop. Więc jeżeli chcesz takiego super donata, zapisz sobie fajną kawą, to zakup kubek Chef Shop. Ale wiecie, co jest jeszcze fajnego w donatach ekipy? To, że zostawiałem później taką fajną podkładkę na kubek z Chef Shopa. Dobra, nieważne. Taka kawusia przed nagrywaniem, albo nawet w trakcie nagrywania. Ja to tak lubię sobie zrobić właśnie kawę przy nagrywaniu. Wiecie, tuż przed nagraniem zrobię kawę, piję i jest git. Ale w dzisiejszym filmie nie będziemy się rozczulać na temat donatów czy na temat kawy, ponieważ to nie jest celem dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku musimy pójść do zamku Yetiego. Z tego powodu, że ogólnie słyszałem tutaj o różnych dziwnych rzeczach, które się wydarzyły od wczoraj, co mnie mocno zaniepokoiło i patrzę, między innymi wam to pokażę, bo to jest właśnie całkiem ciekawe. Jak sobie tutaj staniemy, o, nie widać tego stąd, ale... Na pewno już to widzieliście, czekajcie, wiecie, to stamtąd będzie to widać na pewno. Na pewno widzieliście to upaliona na kanale, bo widziałem, że wrzucił właśnie z tego. Tam, widzicie to? Ja coś słyszałem o tym, że ponoć tym portalem, że tam był kiedyś portal i że tamtędy uciekł Palion z Palionką, znaczy nie Palion z Palionką, Boże, Yeti z Palionką. I teraz ja się zastanawiam, czy przypadkiem Milki nie uciekła razem z nimi tym portalem. Więc wychodzi na to, że wiemy o tym... Poszukiwania Palionka i Yeti. Dobra, czekajcie, przeczytajmy, co to jest za książka. Uwaga, palionowiczanie, Palionka oraz Yeti są poszukiwani. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje o nich, proszony jest natychmiast się zgłosić do Bzyka lub Paliona. Za każde informacje o pobycie Yetiego lub Palionki będzie wielka nagroda. Czy ktoś powiedział, a wiecie, wezmę tę książkę do środka. Czy ktoś powiedział, to jest w ogóle super pomysł na zostawianie listów. Serio, nie wiem, kto to dał, ale świetny pomysł. Dobra, wielka nagroda, usłyszałem wielka nagroda, więc mi się na pewno przyda. Mi też na pewno się przyda, o właśnie, błona fantoma. Zabiłem kilka fantomów, to pamiętałem właśnie, więc mamy level, mamy błonę fantoma, możemy sobie naprawić naszą elytrę, więc zróbmy to w ten sposób, mamy naprawioną. Przydałoby się też na to narzucić jakiś, jakby to powiedzieć, ten... Jak to się nazywa? Narzucić na to jakąś niezniszczalność czy coś takiego, czy mending na to trzeba narzucić, kurczę, przecież ja będę latał bez przerwy wtedy. Dobra, czekajcie, czy mam jeszcze jakiś mending, mi się ostał? No oczywiście, że mi się ostał, kurczę. Nie ma to tamto, mendingów to ja mam pod dostatkiem. I teraz jeszcze jedna książka, trzeba ogarnąć, czy mamy jakąś książkę o, prawda, skromnej nazwie niezniszczalność na przykład, czy coś takiego. Dobra, tutaj nie ma żadnych książek. Dobra, zobaczmy, czy nasze villagery może przypadkiem mają... Który z nich właśnie deala na nieskończoność, znaczy na niewidzialność. Na niezniszczalność. Ojej, mój mózg się zepsuł na chwilę. Dobra, odkładamy tutaj miecz, oczywiście. Tu mamy tak. Tu, o, jest, kurczę, a to jest ending. Multishot, swapping edge, to nie. Ty tutaj masz. Też masz fajne rzeczy, ale to też nie. Tu trzeba go wyekspić. Będziemy mieli wtedy tyle żarcia, jak go wyekspimy, że to się w głowie nie mieści. Musimy to zrobić koniecznie. Więc ja tutaj będę musiał jakąś uzbierać jakieś świniaki i tak dalej, więc to zrobimy na pewno. Nie no, ci są jeszcze nie wyekspieni. Muszę ich tu wyekspić, bo dawno z nimi tutaj nie współpracowałem. Żaden z nich niestety nie posiada niezniszczalności, no ale to może w przyszłości uda nam się narzucić. Tymczasem narzućmy po prostu mending na tą elytrę, żeby ona po prostu się naprawiała. Jeżeli to tak w ogóle działa, że ona może się naprawiać. Mam nadzieję, że tak, bo jeżeli nie, to będzie mi bardzo smutno. W każdym razie, przerywając na momencik, prawda, nadawanie, chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie, wczoraj wielu z was się zastanawiało, co się stało z filmem, dlaczego on się pojawił, później znikł i znowu się pojawił. No więc odpowiedź jest bardzo prosta na to pytanie. Odpowiedź jest taka, że wrzuciłem film, który miał po prostu błąd w tytule. W sensie błąd w tytule, na zasadzie nie miał w ogóle tytułu. No i uznałem, że usunę ten film, wrzucę go jeszcze raz, żeby wam przyszły nowe powiadomienia do nowego filmu. No bo powiadomienia stare, które wam przyszły do filmu, były po prostu z napisanym, jeśli to czytasz, to znaczy, że zapomniałem dać tytułu. No i chciałem, żebyście dostali nowe powiadomienie z faktycznym tytułem. Ale w momencie, kiedy usunąłem ten film i wrzuciłem jeszcze raz ten sam film i wydałem tytuł i go opublikowałem po chwili, YouTube już uznał, ej, przed chwilą publikowałeś film, więc nie wysyłamy kolejnego powiadomienia. No i nie dostaliście w ogóle powiadomień od tamtego filmu i ten film dlatego poszedł gorzej. Więc będę bardzo wdzięczny i będę się bardzo cieszył, jeżeli zostawicie teraz tutaj łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał, żeby, prawda, ten jakby zasięg filmu był na nowo, taki jaki ma być. Dobra, nieważne, skupmy się, znaczy ważne, ale wiecie, ale nieważne, bo zajmujemy się innymi rzeczami. Więc skupmy się na tym, co mamy się dzisiaj skupić, czyli musimy po prostu zlokalizować, gdzie jest cała reszta. I chciałbym przeszukać jedno miejsce w takim, prawda, skromnym zameczku, więc musimy się tam dostać. A, jeszcze jedną rzecz wam pokażę, patrzcie, bo zainstalowałem pewną rzecz i to jest moim zdaniem jedna z fajniejszych rzeczy, jakie mogłem zainstalować. Uwaga, 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 już wam pokazuję. Mapa, patrzcie to. Mamy mapę Palionowa. W tym miejscu mam porobione takie jakby znaczniki, gdzie co jest, że tu mamy na przykład mój domek jest, tu jest laboratorium, tu jest Dave, tu jest Bzyku, tu jest Palionka, tu jest Palion, tu jest Palionka, tu jest domek Milki. Tutaj zrobiłem znacznik na jaskinie Yetiego
i również jest zrobiony znacznik na lodowy zamek, więc w tym momencie jesteśmy w stanie, prawda, zobaczyć, jak wygląda nawet, że tak powiem, nasza mapa i w sumie jak wygląda moje podróżowanie po tej mapie tak naprawdę, bo z tego, co tutaj widać, patrzcie, jak te rzeki tutaj tak pięknie wyglądają, że mi to się w głowie nie mieści, naprawdę, mega dobrze to wygląda. No i tutaj jest dżungla, w której kiedyś byłem i stamtąd coś tam zabrałem, dlatego tutaj mam to jakby, że tak powiem, odczytane, ale ogólnie mam bardzo mały teren znaleziony, szczerze przyznam, ale i tak jest tak, jedna wioska jest tutaj, którą można by było splądrować, ojejku, za duży zoom, splądrować, chociaż tam nie widzę żadnego kowala, więc niestety niepotrzebnie byśmy tam szli. Wiem, że tu jest gdzieś wioska, o tu, nie, czekajcie, ej, byłem tam już kiedyś, czekajcie, tam, tu była gdzieś wioska, nie wiem dlaczego nie jest wczytana. To nie wiem, coś mi się musiało odczytać, że tak ujmę. Ale tu w tej wiosce, albo to tu było? Nie, no na pewno nie tu. Dobra, no w każdym razie była jakaś wioska, tutaj gdzieś na dole, bo tu się płynęło tutaj na prawo i tu chyba jest wioska, po prostu nie mam tego wczytanego. Nie wiem, no to w takim razie nie wczytało się wszystko, gdzie byłem, no ale mniej więcej jest to wczytane. No i po prostu jest taka mapa, myślę, że całkiem fajny update'ik, możecie dać znać, co o tym sądzicie, ponieważ wydaje mi się, że fajnie będzie teraz, wiecie, widzieć na przykład co gdzie jest i że tak powiem, mieć rozeznanie i wgląd na przykład na Palionowo z góry, bo fajnie to wygląda moim zdaniem. Dobra, lecimy do tej jaskini Yetiego, ponieważ tam musimy koniecznie zobaczyć, co takiego się kryje i przede wszystkim ogarnąć, gdzie jest Milky, no bo to jest w sumie najważniejsze, no bo Palionka, z tego co wiem, została porwana razem z Yetim, w sensie weszli do tego portalu i nie wiadomo, gdzie teraz są, więc musimy zlokalizować, gdzie jest Milky i zobaczyć, czy przypadkiem nie jest jakby razem z nimi, a jeżeli jest tutaj, no to mam nadzieję, że uda nam się ją znaleźć, ale to się tak naprawdę zaraz okaże. W każdym razie czuję się teraz na pewniaku, wiecie, wchodzę tutaj do tego zamku, bo wiem, że Yetiego tu nie ma, więc na chillu sobie ogarnię sprawy wszystkie, więc tak, jesteśmy w tym zamku, ja bym chciał, tu jest jakaś książka, a to są te poszukiwania też, dobra, to będzie to samo, co ja miałem, więc nie będę tego brał, tylko po co tutaj to jest? A no dobra, może dlatego, że jakby ktoś nie zauważył u siebie, to tu by zauważył, no nieważne. W każdym razie zejdźmy tutaj na dół, ponieważ chciałbym przeszukać to miejsce i przede wszystkim, wiecie co jest najgorsze, że tak jak myślałem właśnie, nie wiadomo, czy to zostało użyte nawet, bo po tej pułapce nie widać, że ktoś ją użył czy nie, bo nawet jeżeli ktoś jej użył i nawet jeżeli ktoś tam wpadł, no to wiecie, no to wpadł i to się zamyka i znowu jest gotowe do użycia, więc no niestety nie wiemy, czy ktoś z tego skorzystał czy nie, no nieważne, taka średnia pułapka w sumie, nieważne. W każdym razie ja chciałbym tutaj przeszukać ten teren, ponieważ no jestem przekonany, że tu coś musi być, czekajcie, nie wiem. Wiem, że tej ściany nie sprawdzałem jeszcze, bo tu sprawdzałem, to sprawdzałem, tutaj było coś, no. Ale tego nie sprawdzałem, dobra, czekajcie, tu coś jest. Okej. Nic tu nie ma. Szkło, zejście tutaj na dół, łóżko, dobra. Nic ciekawego, a tutaj? Też nic. Okej, czyli tutaj nie mamy, dobra, przeszukajmy jeszcze sobie tutaj, na przykład tu. Czy coś tu się kryje? O, dobra, to jest dojście do tego, to nie, to na pewno tutaj się nie będzie kryło nic ciekawego, dobra, zróbmy tak, więc tutaj nie, tu byliśmy, tutaj w drugą stronę, tutaj nic nie ma, no to już sprawdzaliśmy, więc kurczę, tutaj ciężko, dobra, wiecie co, zejdę tam na dół zobaczyć, ponieważ teraz sobie tak uświadomiłem, znaczy przed odcinkiem w sumie sobie uświadomiłem, że w ogóle nie przeszukałem tak dokładnie tego miejsca tam na dole. Że wiecie, tam po prostu zszedłem, skupiłem się na tych klatkach, ale w ogóle nie przeszukałem tego pod względem jakichś ukrytych przejść i tak dalej, a przydałoby się poszukać jakichś, wiecie, jakichś przycisków i tak dalej, bo tu coś może być, no przynajmniej jakby się wydawało, że coś by mogło być. Więc szukam jakichś przycisków na suficie, może akurat by coś było, albo jakaś dźwignia, czy coś tego typu. Nie wiem. Nie wygląda to tak jakby tu. Czekajcie, wiecie co zrobimy? Bo wiem, że tutaj tym można wyjść do góry. O, patrzcie, coś takiego. Kurczę, no ta elytra mi przeszkodziła. Dobra, wejdźmy tu. Okej. I teraz tak, czy z góry tutaj coś widać? Aj, spadłem, dobra, ale tam no nic nie widać na tym, no. No nie wiem, dziwnie. Jest dźwignia. Dobra. Dobra, uwaga, jest dźwignia jakaś, więc sprawdźmy, dokąd ta dźwignia prowadzi. Otworzone, otworzyło się coś? O, tu jest. Dobra. Nie wiem, czy ja tam chcę schodzić. Nie. Dobra, no, jak już znalazłem, to musimy tam zejść. No dobra, zobaczmy, co tam się kryje w takim razie. Zeskoczymy tu. O, dobra, super. O nie, co to jest? Nie, ja nie chcę tam skakać, dobra. Próbujemy, najwyżej się wywalę. O, dobra, bo to na tym lodzie zapomniałem, że tak szybko to przyspiesza.
Łop, dobra, przeskoczyliśmy ten jeden blok. Udane parkurowce. Dobra, robimy tak, szybki skok tu. Ej, dobra, łatwy parkur, mega łatwy parkur, naprawdę. Aż sam się nie spodziewałem, że takie łatwe. Aczkolwiek, wiecie co mi się wydaje? Że tam gdzieś będzie jakieś ukryte przejście pod tym. Że tam coś się kryje pod tym. To jest zbyt łatwe, żeby to był koniec. Wiecie o co chodzi? Wydaje mi się, że tutaj jest, że tu coś tam coś może się kryć. Ale dobra, to kiedy indziej sprawdzimy. Dobra, przejdźmy dalej. Okej, okay, mamy tutaj jakąś, czy to jest pole minowe? Czy o to tu chodzi, żeby po prostu nie trafić w nic, tylko przejść sobie na spokojnie? Okej, okay, zróbmy tak, zróbmy. Przejdźmy na spokojnie, nie musimy się śpieszyć niczym. Mam nadzieję, że w nic nie klikniemy, bo domyślam się, że pod spodem jest TNT. Więc nie chcemy tego klikać. Dobra, tu powoli, powoli, powoli. Dobra, dobra, dobra. Ciągle staramy się iść środkiem. Dobra, 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 dobra. Git, dobra, jesteśmy już na końcu. Dobra, tu dobra, jesteśmy na końcu, łatwe. Łatwe do przejścia, aczkolwiek kusi rzucić na to kobla, nie? Nie wiem, rzucamy, nie, bo to wysadzi. Jeżeli tam jest jedno TNT, to ono aktywuje inne i to będzie jedna wielka dziura, może lepiej nie. Dobra, przejdźmy dalej, o co tutaj chodzi? Tu jest jakiś mechanizm, który sprawia, że jak ja tutaj pójdę, to się otworzy na przykład i spadnę na dół, czy coś takiego. Nie wiem, czy powinniśmy... Dobra, czekajcie, tu jest jakiś przycisk, to już zauważyłem też. Dobra, klikamy przycisk chyba. Chyba to trzeba zrobić. Aczkolwiek, czy ja mogę tak po prostu przejść? Dobra, wlazłem tutaj. Kurczę, no niby by można było, chyba. No dobra, kliknijmy przycisk, zobaczmy co ten przycisk robi, bo mi to nie da spokoju. Nic. O, jednak! O kurczę, o kurczę, o kurczę. Dobra, czekajcie, na drugą stronę trzeba przejść. Na drugą stronę, szybko, 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 szybko. O, jeny. Dobra, na ostatnią chwilę, że tak powiem, zdążyliśmy, ale się udało. Dokąd to prowadzi w ogóle? Co to jest za miejsce w ogóle? Dziwne. Mega. Dobra, weźmy tutaj. Przejdźmy tu i tu są jakieś drzwi. Okej, okay. Jest jakby wyjście z tego lodowego czegoś. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Ale gdzieś daleko poszliśmy już. Czekajcie, weźmy sobie to do łapy, żeby mieć tu trochę światła. Okej. Okay. Idziemy jakimś... Czy to prowadzi do jakiegoś innego zamku tego Yetiego? Może on właśnie tam jest teraz z palionką i coś takiego. Nie wiem, dokąd to prowadzi, totalnie dziwne miejsce, ale dobra, wyjdźmy tu na górę. Nic ze mną nie idzie, bo to jest bardzo ważne. Nie, chyba nie, dobra. Na chillu, wchodzimy do góry. Okej. Okay. Okej. Okay. Wyjście? Nie rozumiem tego. Nie wiem, czy wy wiecie, co to jest. Widzowie, czy wy wiecie, co to jest za miejsce? Ja już wam pokazuję, co to jest za miejsce. Jak wejdzie się na mój kanał i zjedziecie sobie troszkę niżej, uwaga, schodzimy do konkretnego filmu, uwaga, czy wy będziecie pamiętać ten film? Ten. Palionowo sezon trzeci. Patrzcie to. I przerażenie tym, co przeszliśmy, i tym, co... Widzicie to? Ja na tym filmie powiedziałem, że coś nas śledziło od samego początku. I wiecie co jest najgorsze? Że to był Yeti. I to jest właśnie jego jaskinia. To jest właśnie jego jaskinia. Nie, to się po prostu nie dzieje. To się po prostu nie dzieje. I wiecie, i do tego prowadzi teraz wyjście z tego całego zamku jego lodowego. Nie, to się po prostu, to jest po prostu niemożliwe. Patrzcie, tu jest ta dziura i teraz ja, jak dobrze rozumiem, to jak wyjdziemy tutaj na górę, to tu będzie zamek. Czy ja dobrze to rozumiem? Czekajcie, bo ja właśnie, nie wiem. No chyba tak, czekajcie. Tak, tu jest ten zamek, tam jest ten zamek. Widzicie to? Czyli... Ale tego zamku tu nie było wcześniej. Zauważyłbym, przecież przechodziliśmy tędy. Ała, ała, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw... Co jest grane? Przecież tu są jakieś moby silniejsze. Nie wiem, widzowie, to jest jakaś tragedia. No, zostałem zniszczony przez zombiaka. No dobra, wracam tam w takim razie. No, ale tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. To, co się dzisiaj odwaliło, to jest niesamowite. Znaleźliśmy jakieś tajne przejście od tego Yetiego. Domyślam się, że wiecie, co to było? To było miejsce ewakuacji po prostu, że wiecie, że jeżeli ktoś by zaatakował zamek, to on wtedy szybko wchodzi do tego miejsca, szybko jakby ucieka. W międzyczasie, wiecie, tam ci, co go gonią, muszą pokonać te same przeszkody, co on. A jeszcze dodatkowo, na samym końcu tam, jak jest ta lawa, to miało być takie coś ostatecznego, że on po prostu klika przycisk, przeskakuje na drugą stronę i osoby, które go gonią, no po prostu są
uwięzione i nie mogą nic zrobić, no bo masa jakby lawy i, no, i by nie przeszli tak szybko i on by mógł sobie wtedy zyskać czas i wychodzi sobie normalnie jaskinią. No tak, tak mi się wydaje, że taki był jego plan w tym wszystkim i ja nie wiem, jak ja tam mam teraz wyjść, no nie, no jakaś tragedia. Myślę, że taki był jego plan i że to było po prostu miejsce ewakuacji jego. No i nie wiem, musimy zobaczyć, co się wydarzy w następnym odcinku. No dalej Milki nie znaleźliśmy i nie wiem totalnie, co się wydarzy jutro, ale... To jest podejrzane. Muszę przede wszystkim pogadać z chłopakami i się spytać, dokąd uciekł ten Yeti z tą palionką, bo to jest mocno dziwne.